Nie uważasz, że Fame samo was szantażuje, mówiąc, że nie możecie walczyć gdzie indziej niż u nich? Ale wiesz co, to ja jestem wolny. Od stycznia ja mogę walczyć gdzie chcę, a Nitrozyniak by musiał poczekać rok. Nitrozyniak ma kontrakt ważny chyba do 2023. I później też może walczyć gdzie chce. Mamy rok na potężne przygotowania i później skrzyżujemy rękawice. Tylko ja uważam, że za rok to te free fighty to już mogą tak troszeczkę podupaść, nie? No czy na pewno widzę, że Prime MMA podupada. Czy to będzie we wszystkich free fightach? To zobaczymy. Wiadomo, byłyby jakieś walki, które by jakoś tam spolaryzowały, typu Murański i Take One, no bo wiadomo, że Murański i Nitrozyniak nie. Tylko, że do takiej walki nigdy nie dojdzie. A tak to ja nie wiem, co tam wymyślą. No niby teraz jest przecież ten Fabiański. Znaczy mnie to on tak nie kręci, ten aktor, ale być może wprowadzi jakieś nowe osoby do federacji. W sensie, że ludzie będą chcieli, nie, oglądać, jak on się bije. Był Majewski, no ale jednak nie będzie. A tak to czy zostały jakieś nowe osoby, które będzie, że wow, niby Rezik już Blołek, ale czy to też by... To Freeze by musiał teraz jakby chyba wystąpić w oktagonie, żeby to jeszcze trochę tam poszło w górę. A tak to tam, według mnie to już się będzie utrzymywało, ale już nie będzie wzrostów. Disc Sayo, no to takie nawiązanie do starego konfliktu, to tak, ale wydaje mi się, że... Znaczy uważam tak, że lepiej chyba by było, gdyby tych gal było maksymalnie dwie, w sensie Hajlik i... Albo Prime i Fame, albo Hajlik i Fame, albo Hajlik i Prime, żeby nikt się tutaj nie czuł teraz obrażony, bo trzy to jest za dużo. Okej, okay, gala jest co miesiąc, do tego dochodzą jeszcze dwie konferencje, do tego jeszcze dochodzi po pięć programów i tak naprawdę nie ma tygodnia, żeby nie było jakiś tam, już tak ludzie zobojętnieli na to wszystko. Ja już nie oglądam wszystkich tych programów.